Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj krótko porozmawiamy sobie o nowym serwerze W57, który wychodzi już ten piątek i wielu z Was pytało mnie, czy będę tam grał, jakie są w ogóle moje plany co do tego serwera, czy będzie kod na start tego serwera ode mnie, to też wiele osób właśnie tam pytało, także dzisiaj o tym wszystkim sobie na spokojnie porozmawiamy. Na wstępie oczywiście zostawcie kciuka w górę, dlatego że W57 to będzie serwer, gdzie będziemy sobie testować tego zbufowanego DH. Zresztą była ankieta na karcie społecznej, no i zaraz do tego przejdę, no ale właśnie to będzie taki serwer testowy, ale nie na pierwsze 3 dni, tylko na pewno pogramy dłużej, także kciuk w górę w tym momencie, zostawiajcie komentarze, czy wy będziecie grać, jaką klasą planujecie grać i generalnie może odpuszczacie, a może jednak tam się zdecydujecie kim zagrać, piszcie, po prostu chętnie sobie poczytam i wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i tak jak mówię, W57 to jest serwer, gdzie można głosować, tak jak już wiecie zresztą pewnie, na mój wygląd, czyli jaki tam będę miał awatar. Macie w lewym dolnym rogu stronkę, macie również pewnie w przypiętym komentarzu, pewnie w opisie tego filmu, gdzie po prostu wchodzicie i klikacie na jeden z 3 awatarów, który ja właśnie na tym serwerze mam mieć. No ale dobra, przechodzimy do sedna. Po pierwsze, czy będzie kod ode mnie? To krótkie pytanie. I tak, kodzik oczywiście na start będzie, pewnie jak ktoś śledzi, to wie jaki to będzie kod. Ja pewnie będę mógł go dopiero równo ze startem serwera tam o godzinie 16 udostępnić i tak też zrobię. Natomiast właśnie kod na ten serwer będzie, tak jak zresztą na praktycznie wszystkie ostatnie serwery, kodzik startowy mam nadzieję, zresztą znaczy wiem w sumie już, że będzie, tylko po prostu jeszcze wam nie mogę powiedzieć co dokładnie będzie dawał, jaki on będzie i tak dalej, no ale tak krótko mówiąc będzie. Druga sprawa, jak my będziemy grać w ogóle na tym W57, tak jak wspomniałem, będzie to serwer testowy, były w ogóle 2 pomysły odnośnie tego serwera. Serwer testowy oczywiście odnośnie łowcy demonów, bo tak, serwer, jak wy to oglądacie, już pewnie możecie wejść na niego tam na w57.syfygamy.net, jeżeli gracie na przeglądarce. Pewnie tutaj jak ten film już wleciał, to pojawił się na poczcie taki newsletter, gdzie będziecie mieli po prostu w tym newsletterze link do tego serwera. Jak w niego klikniecie, to będziecie mogli się już zarejestrować. Rejestracja powinna wystartować tam w poniedziałek około godziny 16, taka prerejestracja tak zwana, i polecam tam z niej skorzystać, dlatego że jeżeli właśnie, ja zaraz pokażę jeszcze to głosowanie, tylko tutaj już skończę ten wątek. Jeżeli zakładacie konto, to macie na start 15 grzybków, jak potwierdzicie maila, to macie tych grzybków 10 dodatkowych, więc łącznie 25. No a jeżeli założycie to konto przed jakby oficjalnym startem serwera, czyli przed piątkiem godzina 16, to zamiast 10 grzybów za potwierdzenie konta, to dostaniecie ich aż dodatkowo 25, więc no zwłaszcza dla graczy free to play, myślę, że to jest korzystna opcja i polecam już w tym momencie sobie to konto założyć, już sobie tam zaklepać swoją nazwę i tak dalej, nie? No i właśnie, co do tego serwera, były 2 pomysły. Tak naprawdę pierwszy pomysł powstał dopiero, gdy się okazało, że właśnie ten serwer jest zapowiedzianym serwerem, gdzie będzie można łowcę demonów nowego testować. Jak nie wiecie, jakie buffy w ogóle dostał łowca demonów i tak dalej, no to musicie tam się cofnąć kilka filmów wstecz, jak wejdziecie na kanał i tam omawiam całą aktualizację 13.0 i tam właśnie są te buffy. Natomiast no jest obecnie bardzo mocny i obecnie dużo osób uważa, że to jest jedna z najlepszych klas w grze, jeżeli właśnie chodzi o nowe serwery, bo bardzo ładnie czyści lochy, jest dobra w PvP, no i na ten early game jest generalnie polecana bardzo mocno. Tak więc pierwsza opcja była taka, że gramy DH na W57 w mocnej gildii i testujemy mocno, jak sobie radzi po buffach. Wiele osób mówi, że to obecnie najlepsza klasa na nowe serwery. No i tą opcję, jak widzicie, wybraliście, mamy 66% do 34%. No raczej już tutaj się za wiele nie zmieni, ponad 1000 głosów ta ankieta zebrała, ja ją linkowałem na Discordzie i gdzie tam się dało, także no już ciężko będzie po prostu, żeby wygrała jednak druga opcja. Oczywiście ta ankieta cały czas tam jest na karcie społeczność, no ale tak jak mówię, wygląda to tak jak wygląda. No i druga opcja była taka, że gramy DH for fun, ale na grzybkach, czyli no to miało być niby for fun, ale tam oczywiście 3 paski i tak dalej, żeby to nie było nudne na odcinkach. Prawdopodobnie będzie to Golden DH, generalnie miała być taka idea, którą może zrealizuję na którymś z kolejnych serwerów, że mamy gildię samych łowców demonów, jest to gildia w 100% z widzami tak naprawdę, robimy ją tam na live'ach i też przy okazji na odcinkach oczywiście. No i Golden DH, czyli gramy tym łowcom demonów tylko pod golda od pierwszego levela. To tak w ramach, wiecie, takiego testu, ale ten pomysł powstał jeszcze zanim w ogóle tego DH zbufowali, więc jest on troszkę nieaktualny, ale coś podobnego na serwerach którymś z kolejnych zrobimy, nie? Żeby tutaj też widzowie, którzy czekali na tą gildię dla widzów, nie byli zawiedzeni. No i
Więcej info wkrótce, no to już wam powiedziałem, o co dokładnie chodziło. I robimy gildię, w której dodaję widzów głównie wspierający z Twitcha, czyli tam subskrybenci na Twitchu oraz wspierający z YouTube'a. I kto będzie chciał, jeżeli nie zbierzemy z samych wspierających całego składu, to oczywiście też z normalnych widzów. Gildia bez wymogów grzybkowych, kto będzie chciał, to kupi jakieś grzybki, kto nie, to nie. Jedyny wymóg to granie łowcą demonów oraz aktywna gra. No i tutaj zdecydowanie, tak jak mówię, wybrała pierwsza opcja, więc po prostu ja sobie pójdę do jakiejś mocniejszej gildii, wezmę sobie tam tego łowcę demonów i go przetestujemy. Nie będę grał tutaj, tak jak mówiłem już chyba, albo nie mówiłem, nie wiem, nie będę grał do jakiegoś, nie wiem, 450, 500 levela aż tak długo, bo nie zamierzam tutaj na tym serwerze jakoś long term grać, ale na pewno to też nie będzie serwer na pierwsze 3 dni, tylko po prostu dłużej sobie poklikamy dla samego testu, jak ten zbufowany łowca demonów będzie sobie radził. Od razu powiem, że barda nie ma na tym serwerze, bard jeszcze nie wychodzi, bo nie wiem skąd wam się to wzięło, ale również masa osób mnie pyta, więc barda na tym serwerze nie ma, o bardzie na razie nic nie mówią, także zobaczymy, może na kolejnym, może na W60 dopiero, albo na jakieś krajówki, jeżeli by wyszły, no ale na razie nic o tym bardziej nie wiadomo. No i tyle chyba, nie? Takie najciekawsze rzeczy powiedziałem wam. W dalszym ciągu, jak ten film wchodzi, to możecie oczywiście sobie tutaj wybierać ten mój wygląd. Tu zresztą pod koniec tej ankiety macie. Pamiętajcie o głosowaniu, które trwa, i film na jego temat wleciał wczoraj, no wleciał w sobotę dla was, więc już jakiś czas temu, no ale generalnie w dalszym ciągu możecie głosować. No i co? I w zasadzie chyba wszystko. Pamiętajcie, żeby się zarejestrować wcześniej. Live'ik z pierwszych dni serwera będzie na Twitchu prawdopodobnie, tak planuję. W piątek odpalić około 15:30 przed startem tego serwera i potem w sobotę i niedzielę o godzinie 18:00 i po prostu sobie rozegrać pierwszy, drugi i trzeci dzień. Oczywiście wszystko jednocześnie nagrywać. Potem mam nadzieję, że jakoś to fajniej zmontuję, żebyście tam jakichś nudnych momentów z live'a nie musieli oglądać, tylko to będzie dłuższy film na pewno, bo będą to jednak pierwsze dni, więc troszkę schodzi z tym wszystkim, ale będzie to tak jakoś zmontowane, żeby nie było nudnych momentów i ja będę wam to starał się wrzucać jakby w miarę na bieżąco, nie? W sensie jak na przykład, nie wiem, w piątek wieczorem skończę klikać, no to od razu siadam do montowania i może nawet w nocy wam już nagram, wrzucę w sensie na kanał z tego pierwszego dnia, w sobotę tak samo i tak dalej, nie? Taki jest plan, nie wiem czy to się uda zrealizować, no ale mam nadzieję, że nie będziecie się po prostu nudzić i dostarczę wam fajnego kontentu. Będą to zapisy z live, no ale to jest chyba jedyne jakieś godne pogodzenie, żeby i na Twitchu się bawili i na kanale, jak ktoś przegapi live'a, to po prostu miał co sobie oglądać z tych pierwszych dni, no i po prostu będziemy testować, zobaczymy jak to wyjdzie. Wy tak zdecydowaliście, więc jakby... no mi to było obojętne szczerze, albo mogłem zagrać tak bardziej for fun tym DH, albo bardziej właśnie pod tryhard powiedzmy, chociaż to nie będzie taki tryhard jak załóżmy na W55 jest na Wojowniku, jak tam na W60 będzie, na tam zwiadowcy, to będzie na pewno mniejsze, aż tak nie będziemy cisnąć, no ale będziemy na tyle, żeby po prostu tego łowcę demonów przetestować sobie tutaj. Chyba tyle, chyba wszystko odnośnie tego W57, chciałem powiedzieć W50, nie wiem czemu. Pamiętajcie o tej prerejestracji, przypominam, W57 syfygame.net. Pewnie już, nie wiem czy znajdziecie w sumie na liście światów, ale pewnie tutaj jak wejdziecie w grę, to będziecie mieli newsletter, ale najlepiej przez przeglądarkę po prostu. Kto tam nie wie jak czy coś, to niech napisze komentarz, to mu wyślę link, chociaż no raczej każdy powinien wiedzieć. No ale tyle, nie? Także ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu i opisie. No i mam nadzieję, że się widzimy na W57 i może jak ktoś, nie wiem, planuje mocniej przycisnąć albo coś, to sobie zagra z nami. Ja chyba w ogóle będę w gildii Japczana, jeszcze się z nim muszę bardziej dogadać, ale on robi chyba taką mocniejszą dla grzybiarzy, więc może po prostu pójdę do nich, a jak nie to do jakiejś zagranicznej, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. No ale mam nadzieję, że się z wami po prostu widzę. Piszcie w komentarzach, czy planujecie grać, kim będziecie grać i jak to generalnie u was wygląda. Wszystko, dziękuję wam pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!